Cześć, witajcie na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z takim, myślę, niewielkim haulem zakupowym z Rossmana. Kosmetyczną mam tylko jedną rzecz, natomiast pozostałe rzeczy są do jedzenia. I żeby nie przedłużać, to od razu Wam pokażę. Jakie było moje zdziwienie, jak w Rossmanie zobaczyłam moją ulubioną granolę z orzechowni. To jest mój w ogóle ulubiony smak. Migdały z espresso i ciemną czekoladą. Ja lubię taką właśnie przekąskę sobie do jogurta z bananami dodać i polać, wiecie, tą, co już pokazywałam właściwie, tą miazgą też z orzechowni kokosową. Tak ona się prezentuje, także jest w Rossmanie. Polecam chociaż kupić jedną, spróbować sobie, myślę, że na pewno nie będziecie zawiedzione. O, taka. Następnymi rzeczami, które często kupuję w Rossmanie, to są moje ulubione batoniki. Jak mam ochotę, wiecie, na coś słodkiego, to zazwyczaj sięgam po to. O smaku malinowym, dla mnie idealne. No ja lubię bardzo ten smak. Tutaj jest właśnie Energy Biraf. One w składzie mają daktyle, kostkę malinową. Co jeszcze? Tutaj zagęszczony przecier jabłkowy, przecier malinowy, mąkę ryżową, substancja żelująca, pektyny, gorzka czekolada 14%. Polecam też właśnie tak jak tą granolę z orzechowni, chociaż spróbować jedną sobie kupić, bo są przepyszne dla mnie. Spożywka. Zawsze kupuję, właściwie zawsze jak jestem, zawsze jedną paczkę sobie wezmę. Fantastyczna przekąska do torebki. To są takie, wiecie, sucharki o smaku jagodowym. Są jeszcze jabłkowe, ale jagodowe smakują mi no bardziej, zdecydowanie. Tutaj też sięgnęłam jako nowość, znaczy dla mnie nowość, bo myślę, że w Rossmanie to już było. To są takie przekąska do mleka, poduszeczki zbożowe z takim musem orzechowym, tak? Poduszki zbożowe z kremem czekoladowo-orzechowym. I tutaj pisze, że one są bio, vegan, gluten free i wolne od oleju palmowego. Kosmetyczna rzecz też oczywiście musi się pojawić, ale tutaj mam tylko jedną. Ostatnia sztuka, odżywczy olejek pod prysznic. Ja te olejki z Isany używam najczęściej do mycia, wiecie, gąbek. Jak nakładam podkład gąbką, to później właśnie takim olejkiem fantastycznie mi się ta gąbka domywa. A nie, jeszcze jedna rzecz mam. No i takie jogurciki, to jest mój ulubiony smak, też je bardzo lubię. One mają, to jest taka kaszka w formie jogurtu z takim herbatnikiem w środku. Dla mnie są one przepyszne. Też polecam sprawdzić. O czym chciałam powiedzieć? Dostałam jeszcze tutaj w zamówieniu jakimś przy Sephorze próbkę zapachu Gucci Flora Orchid. Wydaje mi się, że to jest najnowsza ich z 2024. Ktoś kojarzy, że mieli jeszcze Gardenie, Magnolie. Ja już miałam pierwsze wrażenie, teraz jeszcze raz ponowię sobie. Tak, i to jest dokładnie tak, jak mi pachniało wcześniej. Może w ogóle w składzie one mają, tutaj ściągam wanilię, orchideę waniliową i ozonowe nuty. Czyli dość mało tych nut ma w składzie ten zapach. Moje pierwsze skojarzenie to jest takie tego zapachu, że ten zapach nie jest ani letni, ani zimowy. On jest po prostu uniwersalny. Ja go bym poleciła na pewno dla osoby, która chce mieć jeden zapach i nie lubi zastanawiać się, czy dany zapach na przykład pasuje w porze zimowej, bo jest za świeży, czy w porze letniej, bo jest za ciężki, za słodki. Nie, ona chce mieć jeden, nie lubi się zastanawiać, żonglować, szkoda po prostu na to czasu. I to jest właśnie jeden z tych takich zapachów, co prawda mówi się, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Ale ten zapach faktycznie jest przyjemny, dość intensywny, ale wiecie, nie za mocno. Mimo tej wanilii, on nie jest taki przesłodzony. Oczywiście czuć wanilię, czuć tą słodycz, ale ona nie jest taka intensywna. W ogóle spotkałam się z kojarzeniem, że ten zapach pachnie dokładnie, ale to dokładnie jak lody mleczne z nutą bananową. W życiu na to bym nie wpadła, ale jak wiecie, jak to przeczytałam i zaczęłam wąchiwać się wczoraj,
w nadgarstek popyskany tym zapachem, to faktycznie zaczęłam czuć, dokładnie zaczęłam czuć tą nutę bananową. Zapach jest przyjemny. Wydaje mi się, że z tej wszystkiej gamy z Gucci, to ten jest taki najładniejszy. Ja sobie go nie zakupię, no bo ja też nie szukam zapachu uniwersalnego. Ja lubię mieć kilka zapachów, pomyśleć właśnie, co na siebie danego dnia założyć. Natomiast jest on faktycznie fajny. On mi wczoraj trwał na skórze, no myślę, że tak 6 godzin. Oczywiście z każdą godziną łagodniał, natomiast w dalszym ciągu był wyczuwalny. Zachęcam do testu, bo zapach jest miły. Miły, niedrażniący, przyjemny dla otoczenia. Myślę, że większości ludziom się spodoba. Także no, miłe zaskoczenie tego zapachu. I jeszcze, co sobie przygotowałam, żeby Wam pokazać. A otóż pokażę Wam moje ulubione filiżanki do kawy. Do espresso wydaje mi się, że one będą za duże. Natomiast do kawy z mlekiem, ja właśnie taką najczęściej piję ze spienionym mlekiem albo samym, idealna. Te filiżanki mają pojemność 350 ml. Dostajemy w komplecie talerzyk i łyżeczkę. To są takie ceramiczne naczynia, ręcznie robione. To jest, wiecie, taka nieduża firma. O, jeszcze mam taką miseczkę do kompletu. Przepięknie to wygląda. Ja uwielbiam z tych filiżanek pić. Mam jeszcze dwie w innym kolorze. O, taką. To jest firma Ceramika Tyka. One są lekkie, mimo że są duże. No, mi się podobają. I jeszcze inny kształt, już jest troszkę mniejsza, taka beczułka, 300 ml ma. Tak myślę, tak około. Wiecie co, w tych filiżankach podoba mi się na pewno ucho. Uchwyt, za jakich chwytamy, bo on jest duży, taki masywny, komfortowy. Zamówiłam sobie też taką filiżankę ręcznie robioną z Luna Moon. Ona jest różowa, ze złotym serduszkiem w ciapki takie, natomiast ucho już nie jest takie fajne. Ucho jest mniejsze, gorzej wyprofilowane, gorzej się ten kubek trzyma. Nie jest to moja ulubiona filiżanka, nie. Ja jeszcze wcześniej miałam z tej ceramiki Tyka inną filiżankę, taką bardziej okrągłą, ale też duża, 350 ml, stłukła mi się. I kupiłam sobie kolejne, bo to jest rewelacja. Cena chyba 80 zł, taki komplecik. Łyżeczka, talerzyk, ale wiecie, no fajnie się z tego pije. Na koniec pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, jaką zamówiłam, ponieważ już za chwilę będzie mieć wrzesień, zacznie się szkoła, a może ktoś z Was jest aktualnie na etapie poszukiwania plecaka, nie wiem, dla dziecka, siostry, kuzynki, no to ja Wam serdecznie mogę polecić plecaki z czeskiej firmy. Oni mają też dystrybucję między innymi na Polskę, Czechy, z firmy Top Gal. Słuchajcie, ja go zamówiłam, ponieważ ja już jeden plecak miałam od nich i on mi, nie mi, mojemu dziecku służył w klasie od 1 do 3 i absolutnie z nim się nic nie działo. W dalszym ciągu można by było powiedzieć, że jest jak nowy, ale no teraz idzie do 4 klasy i jakby nowy etap w życiu i też nowy plecak. I tak samo znowu ponowiłyśmy zakup z tej czeskiej firmy. Oni mają plecaki dobrze jakościowo, z materiałów. Ten plecak, który ja zamówiłam, ma elementy odblaskowe, jest duży, dwukomorowy, ma materiał wodoodporny, można go przypiąć w pasie biodrowym. Zaraz Wam jeszcze tutaj przeczytam, co ma. Ma uchwyt do zawieszania plecaka na haczyku, nie stoi samodzielnie. Uchwyt do noszenia plecaka w dłoni. Ma membranę przeciwdeszczową, szlufki na pas biodrowy, podwójne nieregulowane szelki, solidny, anatomicznie ukształtowane plecy ze wzmocnieniem, dwie przegrody i dwie głębokie kieszenie. Nie wiem, jak go może otworzę, żeby pokazać tak bliżej. Ale z tymi plecakami się nic nie dzieje. Wiem, że firma przechodzi różne testy tych plecaków. Certyfikaty były na zamki. Czy one, wiecie, są w porządku.
Ten plecak, który ja zamówiłam, on tak się prezentuje. Uważam, że jest przepiękny. Z tyłu tutaj. Tutaj jest jedna kieszeń taka duża. I tutaj jest jeszcze większa. Do kompletu u nich można zamówić oczywiście worki na buty. No ja zamówiłam akurat piórnik. O, tak wygląda. Jeszcze jest zapakowany, ale polecam. Jeżeli naprawdę szukacie jakiegoś plecaka, to warto tutaj zajrzeć na ich scenę. Mają też plecaki młodzieżowe, do klas większych. Na koniec jeszcze powiem tylko tak, że będę nagrywać film o zapachach na jesień, zima. Nawet kupiłam sobie zapach jeden w ciemno. W życiu tego nie robię. Nie wiem, raz mi się zdarzyło. Coś mnie podkusiło. Zapach, który kupiłam w ciemno, on nie był absolutnie w żadnej perfumerii czy w drogerii stacjonarnie do powąchania, do sprawdzenia. Wiem, że można było kupić sobie próbki, odlewki, ale poszłam, postanowiłam, że pójdę na całość i kupię w ciemno. To, czy dobrze zrobiłam, to już porozmawiamy sobie o tym w filmie o zapachach, bo taki właśnie będzie na jesień, zima. Za jakiś czas go nagram. Mam nadzieję, że dość szybko i Wam szybko tutaj wrzucę. Ja mam nadzieję, że film Wam się podobał, a my widzimy się w kolejnym filmie.